takiego. Mój tatuś przekazał mi pewną mądrość życiową. Mężczyzna, prawdziwy mężczyzna twardziel powinien unikać trzech rzeczy. Bardzo szybkich koni, dużo mówiących kobiet i prezentacji PowerPointu. Do dzisiaj myślałem, że nie jestem taki tough guy. Po otrzymaniu zaproszenia z Wimagi musiałem prezentację zrobić. Także bohaterem dzisiejszej prezentacji będzie orkiestrator. Patrzymy, jak może pomóc nam w automatyzacji naszych środowisk wiomorowych. Na początek krótka agenda. Powiemy kilka słów o orkiestratorze, czym jest i do czego służy. Następnie, jakie korzyści niesie ze sobą używanie narzędzia. Powiemy też o tym, jak zbudowany jest orkiestrator, jakie są jego funkcje poszczególnych elementów. Po czym przejdziemy do zagadnień związanych z instalacją i pracą w interfejsie orkiestratora. Trochę uwagi poświęcimy workflowom, jak je tworzyć, uruchamiać. Na koniec pokażemy coś, z czego jesteśmy bardzo dumni, bo to nasze własne dziecko, nasz cloud, w nazwie One Step Cloud, który w całości zbudowany jest w oparciu orkiestratora. Zdecydowaliśmy się na środowisko VMware'owe. Dobrze, gdy to środowisko jest w miarę statycznym, ale co zrobić, gdy zmienia się bardzo szybko, wymaga dużo pracy od administratorów, robi się mnóstwo powtarzalnych czynności codziennie i z pomocą w takich przypadkach może przyjść właśnie VMware'owy orkiestrator, który udostępnia, który jest platformą pozwalającą administratorom zaprojektować algorytmy, które automatyzują procesy występujące w tych środowiskach wirtualnych. Do projektowania używa się bardzo przyjaznego interfejsu. W wersji 5.1, która jest obecnie, jest to bardzo fajnie zrobione. Wcześniej było troszeczkę gorzej. Po utworzeniu takiego workflow, bo tak nazywane są te zadania automatyzujące procesy, można przypisać temu workflowowi uprawnienia do edycji, do wykonania dowolnym użytkownikom i wreszcie uruchomić tego workflowa tak, żeby wykonał jakieś zadanie w naszym wirtualnym środowisku bezpośrednio z edytora, czy też korzystając z VSphere'a klienta lub też mechanizmów wyzwalaczy. Orkiestrator obsługuje mechanizmy obecne w VSphere, w vCenter, w vCloud Directorze i integruje się z systemami, technologiami zewnętrznymi za pośrednictwem instalowanych w narzędziu wtyczek. Dlaczego warto używać orkiestratora? Myśmy to sprawdzili, rzeczywiście to działa. Oszczędza to przede wszystkim czas. Poprzez automatyzację procesów oszczędzamy swój czas. Prowadzi do skrócenia właśnie czasu potrzebnego na zarządzanie tą całą naszą infrastrukturą. Dobrze zdefiniowane procesy, raz zdefiniowane, przetestowane, pozwalają wyeliminować błędy ludzkie, czynnik ludzki, po prostu brak jest wtedy ręcznego rzeźbienia w tym naszym środowisku. Co z kolei prowadzi oczywiście do uproszczenia zarządzania i redukcji kosztów operacyjnych. Myślę, że tym narzędziem powinni się zainteresować właśnie bardzo zapracowani administratorzy, osoby, menadżerowie, którzy zarządzają zasobami. Jak orkiestrator pomaga osiągnąć powyższe cele? Co tam w środku ciekawego jest? Za chwilę zobaczymy. Architektura rozwiązania. Najważniejszym elementem orkiestratora jest silnik zarządzania workflowami. To on właśnie udostępnia mechanizmy pozwalające na odzwierciedlenie procesów zachodzących w środowiskach biznesowych, wirtualnych. Kreowanie odbywa się poprzez specjalnym edytorze i polega na przenoszeniu myszką obiektów z bibliotek do edytora, tworzeniu schematu blokowego, który później zostanie uruchomiony, funkcje. Jedna po drugiej odpalane funkcje będą wykonywały jakieś zadania w naszym środowisku. Workflowy mogą oczywiście być uruchamiane przez inne workflowy, mogą być uruchamiane przez użytkowników, mogą być uruchamiane przez zdefiniowane harmonogramy i polisy. Charakterystyczne cechy silnika, które pozwala na tworzenie tych workflowów, jest zbudowany w oparciu o JavaScript. Jest to platforma typu client-server, więc umożliwia centralne zarządzanie obiektami, procesami użytkowników.
posiada możliwość wersjonowania naszych skryptów, także każda edycja jest zapisywana w bazie danych, ma możliwość powrotu do poprzednich wersji. Każdy krok działającego workflowa jest zapisywany w bazie danych, co pozwala na restart serwera bez straty dla procesu, bez straty kontekstu w przypadku długo działających procesów. Posiada też mechanizm POLIS, który pozwala na analizę, monitoring pojawiających się zdarzeń w naszym środowisku, a także w środowiskach i technologiach zewnętrznych udostępnianych za pomocą pluginów. I pozwala zareagować tak, naszymi workflowami, odpalić na jakieś zdarzenie zdefiniowane wcześniej workflow. W Orkiestrator zaimplementowano też wiele technologii mających zapewnić bezpieczeństwo naszych danych. Kolejnym elementem infrastruktury Orkiestratora jest biblioteka workflowów dostępna za pośrednictwem instalowanych w Orkiestratorze wtyczek. I to takie przykładowe wtyczki do vCenter, do Directora, do vSphere. SQL. Oczywiście to wszystkie wtyczki umożliwiają właśnie uruchamianie procesów tych technologii. Tak? Czyli SQL na przykład z poziomu workflowa możemy zarządzać tabelami, zmieniać rekordy, uruchamiać SQL-owe polecenia. Możemy wysyłać maile z wewnątrz, dostawać maile do workflowa po to, żeby je analizować, tak? I później ewentualnie używać w workflowa. Wszelkie niezbędne do działania workflowa informacje zapisywane są w zewnętrznej bazie danych, a do celów zarządzania kontami i uprawnieniami użytkowników niezbędne są zewnętrzne serwery usług katalogowych. To wszystko jest dostępne poprzez vCenter Orkiestrator klienta vCenter Orkiestratora lub też w przeglądarce czy poprzez web serwis, o którym troszeczkę później. Należy też wspomnieć o możliwości wykorzystania REST API Orkiestratora do uruchomienia workflowów z zewnątrz aplikacji. O tym powie kolega później troszeczkę. Jeśli chodzi o instalację, Orkiestrator może być zainstalowany na serwerze. Jeśli decydujemy się na instalację na Windows serwerze, to musi być to maszyna 64-bitowa. Może być zainstalowany razem z vCenter lub instalacja standalone. Niezbędne jest połączenie do serwera usług katalogowych i serwera baz danych. Na stronie VMware dostępny jest również appliance Linuxowy, który jest prekonfigurowaną wersją orkiestratora, którą możemy bezpośrednio umieścić w naszym środowisku, co znacznie skraca proces deploymentu i upraszcza ten proces. Oczywiście jest to niskokosztowa alternatywa dla rozwiązania opartego o Windows Server. W konfiguracji domyślnej ten appliance jest przeznaczony do środowisk do wdrożeń o małej skali, średniej, jeśli chcemy podłączyć do środowiska większego, to musimy skonfigurować zewnętrzną bazę danych i zewnętrzny serwer usług katalogowych. Interfejs orkiestratora, kiedy odpalimy sobie klienta, mamy możliwość wyboru trybu pracy. Tryb pracy RAM pozwala nam na uruchomienie workflowów, zarządzanie polisami. Mamy dostęp do katalogu obiektów, gdzie możemy sobie wybierać obiekty, które udostępniają nam zainstalowane wtyczki. Na nich bezpośrednio, na tych obiektach uruchamiać zdefiniowane przez nas workflowy. W trybie design oczywiście możemy nasze workflowy tworzyć, edytować, poprawiać. Mamy dostęp do zewnętrznych obiektów typu obrazy, pliki, template'y, HTML, XML, skrypty, które możemy oczywiście wykorzystać w naszych workflowach. W opcji administer z kolei możemy zarządzać naszym orkiestratorem. W orkiestratorze dostępny też jest API Explorer, gdzie dociekliwi mogą sobie sprawdzić, jak zbudowane są workflowy, z jakich funkcji, co tam w środku jest, jak to działa. Może spróbujmy właśnie zobaczyć, jak się tworzy taki workflow przykładowy. Jak już wspomniałem, workflow to seria akcji i decyzji, które są połączone logicznymi więzami w jedną całość, uruchamiane sekwencyjnie jedna po drugiej i prowadzą oczywiście do wykonania specyficznych zadań i procesów w środowisku wirtualnym.
przy pomocy edytora dostępnego z poziomu orkiestratora spróbujemy właśnie teraz tworzyć nowego workflowa, więc klikamy opcję nowy workflow, nadajemy mu nazwę. Proszę zwrócić uwagę na te trzy pola, to jest pole, które pomaga nam wersjonować te nasze workflowy. Możemy tam wpisywać ręcznie cyferki, a możemy też zdecydować się przy zamknięciu, zapisywaniu zmian, system sam podbije te cyferki, tak? No, umożliwi to nam później łatwo powrót w razie kłopotów, tak? W razie tego, że workflow będzie źle działał, żeby wrócić, cofnąć te zmiany, które wprowadziliśmy. Ważnymi elementami workflowa są tak zwane atrybuty. Są to parametry definiowane przez użytkownika, parametry, które będą dostępne dla innych części workflowa, tych podrzędnych, tak, które będziemy tutaj umieszczać. Przekazują po prostu informacje, dane, tak, ze środka tego głównego workflowa do środka tych podrzędnych obiektów, które będziemy tu umieszczać. Mamy też dostęp do zmiennych wejściowych i wyjściowych, czyli możemy sobie zdefiniować, że nasz workflow będzie pobierał jakieś dane z zewnątrz, tak, i na wyjściu będzie miał, coś będzie podawał na wyjściu. Po to, żeby można go później użyć na przykład jako element jeszcze większej infrastruktury. Przechodzimy do zakładki Schema i budujemy nasz workflow. Otwieramy bibliotekę, bardzo bogatą w orkiestratorze. Wersja 5.1 jest pod tym względem naprawdę bardzo fajna. Wcześniej tych bibliotek nie było tak dużo, teraz już wybór jest bardzo bogaty. No i zwyczajnie my odnajdujemy sobie kawałek kodu, który nas interesuje. W tym momencie chcemy stworzyć maszynę wirtualną z template'u. Przeciągamy sobie myszką na naszego workflowa między punkt start a koniec. No i musimy oczywiście zdefiniować, edytować ten kawałek kodu, żeby... Tak zaglądamy tam do środka, widzimy, że ten kawałek kodu ma jakieś zmienne na wejściu, które należy mu podać. W tym wypadku będą to folder, w którym umieścimy sklonowaną maszynę, nazwa nowej maszyny, czy poklonowana ma być włączona, czy ma być skonwertowana na template'a, data store, host, resource pool, na którym ma być umieszczona maszyna. Czyli te dane właśnie są potrzebne do prawidłowego działania workflow'a. W zakładce out widzimy, że po działaniu workflow'a zwróci nam uchwyt do nowo powstałej maszyny workflow, tak? I najważniejsza zakładka visual binding. W jakiś sposób musimy te zmienne do tego naszego bloku, który wzięliśmy z biblioteki, przekazać, tak? Czyli musimy z workflow'a nadrzędnego przekazać jakieś dane do tego, żeby workflow podrzędny, ten bloczek podrzędny dobrze zadziałał. I tu właśnie mapujemy zmienne z workflow'a podrzędnego do nadrzędnego, przeciągając myszką właśnie z workflow'a podrzędnego tak na lewą stronę do workflow'a nadrzędnego i to samo ze zmiennymi wyjściowymi. W tej chwili te zmienne pole, w których powinny być zmienne workflow'a nadrzędnego, są puste, no bo nic nie zdefiniowaliśmy, workflow był pusty, ale nic to oczywiście nie szkodzi, bo mogę sobie przeciągając myszką odpalić kreatora, który tą zmienną nam utworzy. Decyduję sobie, że te zmienne, które tam zaznaczane są na niebiesko, będą zmiennymi stałymi, niezależnymi od użytkownika, który uruchamia workflow, więc przeciągam je na dół do pola atrybuty. Otwiera mi się, przy każdej zmiennej otwiera mi się kreator parametru. W tym przypadku jest to folder, w którym ma być umieszczona maszyna wirtualna. Pole value jest nieustawione, więc klikam w nie. Z naszej infrastruktury wybieram sobie folder, w którym ta maszyna ma być utworzona i mam w tym momencie mapowanie. Tak? To samo robię z pozostałymi zmiennymi. Lewa strona. Pola atrybuty, tak jak powiedziałem, będą stałe po lewej stronie, wyżej pola parametry to będą zmienne, które będą przekazywane jakby przy uruchomieniu, czy wprowadzane przez użytkowników przy uruchomieniu tego workflow. Po wyjściu z edycji tego małego elementu, który nam ma sklonować wirtualną maszynę, możemy sobie, klikając przycisk Validate, sprawdzić, czy te zmienne są prawidłowo utworzone, zbindowane.
I następnie możemy taki workflow uruchomić, ale jeszcze zanim pokażę Państwu, jak się zmieniły zakładki w workflow nadrzędnym, tak? Doszły te parametry, atrybuty, czyli stałe, które zdefiniowałem wcześniej. To będą zmienne, które stałe, które się nie zmieniają. Jeśli workflow zostanie uruchomiony, to takie wartości przyjmą te parametry. Zakładka input, no to tu są te zmienne, które użytkownik będzie musiał podać w momencie uruchomienia workflow, czyli nazwa maszyny i nazwa template. Po wykonaniu workflowa dostaniemy uchwyt do nowej maszyny, który będzie można wykorzystać oczywiście w następnych elementach. Będzie mógł być wykorzystany oczywiście przez następne elementy workflowa. Jeśli będę chciał odpalić takiego workflowa, zobaczyć, czy dobrze działa, klikam jeden przycisk, pojawia się kreator, który prosi mnie o podanie nazwy nowej maszyny, o podanie template'u, z którego ma być maszyna sklonowana. Podaję te parametry, wciskam OK. W tym momencie na infrastrukturze vCenter odpala się ten proces. Tak jak widzicie Państwo, nie trzeba żadnej znajomości skryptowania tego, co tam się w środku odbywa. Graficznie tylko przyporządkowanie zmiennych. Teraz jeśli chciałbym ten workflow rozbudować, tak, następne elementy, na przykład o syspek, tak? Biorę odpowiednią cegiełkę, przeciągam na prawą stronę i po wsklonowaniu wirtualnej maszyny uruchomię na niej syspeka. Następnie wystartuję tę maszynę, tak? I zmienię parametry RAM, dodam dodatkowe dyski. O, w ten sposób buduje się sobie proces, który ma odpalać się w naszym vCenter. Bardzo prosta sprawa. Oczywiście nie zapominam, że każdy taki element muszę opisać te zmienne, które są tam w środku. Każdy element wymaga jakichś danych do działania, tak? I muszę je po prostu utworzyć w naszym workflowie. Czy też robiąc z tego stałe, tak? Czyli podając od razu te wartości, czy też tworząc z nich parametry, przeciągając je na lewą stronę na górę i wtedy workflow nadrzędny przy uruchomieniu poprosi użytkownika o podanie tych parametrów. Do budowy workflowów oczywiście można używać wielu zdefiniowanych przez autorów bloczków, takich jak decyzja użytkownika, timer, pauza. To takie dostępne w językach oprogramowania generalnie elementy, obiekty. Skrypty można wrzucać tutaj, także jest tego bardzo dużo, że nie będziemy się na tym skupiać, bo czasu mamy niewiele. Tutaj poproszę kolegę, żeby powiedział coś o web serwisach. No tak, wszystko fajnie, pięknie, ale jak to wykorzystać jakoś do pełniejszej automatyzacji? No bo tak, opalanie ręcznie workflowów, no to nie jest za wygodna sprawa, tak? No więc VMware przychodzi z pomocą, udostępnia do tego API w postaci web serwisu, do którego można wysyłać zapytania w postaci przez protokół SOAP albo przez REST. Umożliwia takie akcje jak uruchamianie lub zatrzymywanie workflowów, które są wcześniej predefiniowane w bibliotece, sprawdzanie stanu workflowu, który się właśnie w tym momencie wykonuje, czyli pobieranie dokładnego miejsca, w którym znajduje się w tej chwili workflow. Jeżeli workflow posiada jakiekolwiek akcje decyzyjne, na które użytkownik musi odpowiedzieć, także jest możliwość wysłania odpowiedzi do tego zapytania poprzez właśnie API. No i ponadto taka prosta funkcjonalność, która jest wyświetlanie całej struktury tego workflowu. Jako że można wiele przykładów zastosowania tego znaleźć, wymienię tylko parę. Tutaj kolega wcześniej wyprowadził z PowerClean i pokazywał, jak się generuje raporty. Bardzo dobry przykład, który właśnie mi trochę podsunął. Dzięki orkiestratorowi można wygenerować automatyczne generowanie takich workflowów i na przykład dyrektor w momencie, gdy chciałby zobaczyć, jaki jest stan danej infrastruktury swojej cloudowej, klika przycisk na stronie internetowej, jest zasysany całe wszystkie informacje dokładnie w całej strukturze. Można wykonywać skrypty PowerClean, także też można ukłon tutaj w stronę tych pomocy, tych commandletów.
Ponadto, jak wiemy, w stronach internetowych bardzo często się wykorzystuje teraz zapytania asynchroniczne. Dzięki temu użytkownik wcale nie musi wiedzieć, że cokolwiek jest wykonywane, że wykonywane jest jakiekolwiek zapytanie do strony serwera, do orkiestratora. Niestety takim minusem jest, że potrzebuje tego do bycia po prostu w danej podsieci, w której jest serwer orkiestratora. No niestety jeszcze jakoś takiego obejścia do tego nie znaleźliśmy. Co sprowadza praktycznie cały proces do kliknięcia. Jednego kliknięcia dla osoby, która w ogóle nie ma żadnej wiedzy na temat orkiestratora czy VMware'a. Umożliwia to wykonanie jakiejkolwiek złożonej akcji w vCenter, w vCloud Directorze bez jakichkolwiek wcześniejszych przygotowań. Wystarczy wystawić stronę internetową dla dyrektora czy dla klienta, który sobie wybierze, kliknie, chce zrobić to, cały złożony proces się wykonuje, on dostaje tylko odpowiedź, że spoko, fajnie, wykonało się, jest wszystko dobrze, jest zielone. Także chciałem pokazać od razu coś, z czego jesteśmy dumni, bo można tak mówić, tak, orkiestratorze, no ale to jest jednak, jak to wykorzystać w praktyce, co to może tak naprawdę zrobić, tak? No i od odpowiedzi przychodzi Monster Cloud, który monitoruje. OneStep Cloud umożliwia stworzenie w bardzo prosty sposób jakichkolwiek maszyn wirtualnych dla klienta. Ewentualnie zbudowania środowiska cloud jednym kliknięciem. To w bardzo prosty sposób dla osoby, która w ogóle nie jest zaznajomiona jakkolwiek z wirtualizacją, umożliwia zbudowanie między innymi takich maszyn jak przygotowaliśmy całe gotowe workflowy, które instalują, konfigurują do stanu gotowego już z skonfigurowaną siecią, ze sprepem, ze wszystkim. Systemy takie jak Windows 7, 8, serwer 2008 R2, 2012. Dodatkowo umożliwia stworzenie na przykład takich ról w systemie jak kontroler domeny czy zainstalowanie gotowej bazy SQL Server. Także dodanie gotowego Exchange'a, od razu cały skonfigurowany ze wszystkimi podstawowymi rolami. No i trwa to zależnie od wybranego systemu. Tutaj możemy zauważyć na samym dole średni czas promowania, na przykład dla kontrolera domeny w Windows Server 2012 to 32 minuty. Bardzo prosty sposób. Tutaj przygotowałem parę już wcześniej wypromowanych serwerów, tylko właśnie rozdzielczość nie bardzo. Jak możemy zobaczyć, co możemy z tym zrobić, tak? Możemy ją wyłączyć. Przez co jest wywoływany workflow wyłączenia maszyny. Strona w tym momencie czeka na odpowiedź od orkiestratora i jest zmieniany status na offline. Właśnie tutaj widzimy, że maszyna jest wykonywany jakiś proces w trakcie. W tym stanie nie możemy w ogóle wyłączyć maszyny, edytować jej parametrów, czyli usunąć, no bo nastałaby jakakolwiek kolizja w vCenter wtedy, no bo nie wiadomo, co by się działo tak naprawdę. No bo jak wyłączamy maszynę i próbujemy usunąć, to wiadomo, no może nie bardzo, to będzie bankrut. Tak, no i już widzimy, że maszyna się wyłączyła. Możemy także zmienić jej parametry. Tutaj widzimy jakieś podstawowe informacje, jakieś ilość CPU, RAM, ilość dysków, parametry sieciowe. Tutaj jest mamy IP wewnętrzne. Mamy także dostęp RDP na zewnątrz po danym IP zewnętrznym. Każde środowisko każdego klienta jest wydzielone, znajduje się za vShieldem, także nie ma jakiegoś ryzyka ryzyk sieciowych. Dodatkowo możemy właśnie zmienić parametry maszyny, jeżeli pozwalają nam na to zasoby widoczne w górnej części strony.
każdy użytkownik ma przydzielone 8 CPU, 16 GB RAM i 400 GB dysku. Poza tym portal umożliwia po prostu bawienie się tym przez 24 godziny albo do usunięcia całego środowiska. No, taka zabawka dla osób, które chciałyby się zaznajomić z wirtualizacją, ale nie mają większego pojęcia, jak z tym zacząć, jak to ruszyć. Chciałbym zobaczyć po prostu gotowy, zbudować sobie jakieś gotowe środowisko, poczty, bazę SQL i zaprezentować na przykład dla klienta jako demo. No, i to wszystko zostało wykonane przy użyciu właśnie workflow orkiestratora. Zajęło to około paru miesięcy. Teraz w wersji 5.1 jest to troszkę łatwiejsze, ale w wersji 5.0 nie było aż tak prosto. No i w zasadzie każdy może się tym pobawić. No, nie będę tutaj jakiś kryptoreklamy robił, ale ktoś będzie chciał, to sobie znajdzie. I w zasadzie to chyba tyle. Także dziękuję. Troszeczkę kodu jest, bo robiliśmy to w czasach, kiedy jeszcze nie było wersji 5.1 i te workflowy były dosyć ubogie. I naprawdę pracy troszeczkę trzeba było włożyć, ale teraz jak tam zajrzycie, to ten workflow, który tam tworzyłem, który składał się z tych 7 czy 8 cegiełek, można załatwić jedną. To urosło, to nadal się zmienia, nadal rośnie i bardzo fajnie w dobrym kierunku. Tak, to wszystko wykonuje się na Vicenta. To jest to, że dostęp do strony i wyłączenie maszyny, włączenie. Trzeba się zalogować, założyć konto, zalogować się. Dokładnie. Nie ma żadnego wpływu na Vicenta. To są rozbieżne sprawy. Konto na portalu, konto Vicenta. Właśnie, o czym mówię, czy one są powiązane z Vicenta, konta, które spuszczają na nie. Użytkownik nie ma dostępu do Vicenta. Żadnego. W tej chwili tak, natomiast nie widzimy przeszkód, żeby to można było dalej rozwijać w stronę Linuxa, w stronę poważniejszych. Czy to jest ogólnie do wyboru generalnie. W tej chwili tylko Windows. Tak, ale ja myślę, że nie ma problemu. Robiliście jakiś research przy porównaniu na przykład orkiestratora do Patex? Tak, ale to bardziej orkiestrator pozwala na takie bardziej wizualizacyjne budowanie tej automatyzacji. Tak? Puppet jest bardziej takim skryptowym narzędziem, trzeba się troszkę namęczyć, żeby tam napisać. Mimo że istnieje jakieś tam pewne narzędzie, które ułatwiają ten proces, Puppet jest też bardzo fajnym narzędziem, też z niego korzystamy, tylko akurat nie w tym celu. Korzystamy troszkę w innych celach, ale też mamy dosyć zmistyczność. Mimo to uważam, że jednak orkiestrator chyba jest troszkę łatwiejszym i wygodniejszym narzędziem do nauczenia się i opanowania szybszej automatyzacji niż jednak Puppet. No to też. A jakie jest przeniesienie workflow z 5.0 do 5.1? To jest wszystko kompatybilne przy update'cie później? Nie ma problemu, tak. To się ładnie przeniosło. Robiliśmy ostatnio update środowiska. Nie było żadnych kłopotów. Czy działacie z tym produkcyjnie na przykład? Nie, w tej chwili to jest dostępne jako demo takie technologiczne, że klient mógł się zapoznać z tym, co możemy zrobić, tak? A plan jest docelowy na to? Tak, oczywiście, to będzie rozwijane, to pewnie dodamy jakieś zaawansowane funkcje sieciowe, jakieś właśnie Linuxy, backupy. No taki dyrektor drugi. Dobrze. Ja już jestem. Także dziękujemy. Dziękuję bardzo.